pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Udowodniliśmy, iż można Nową Hutę ożywiać, budzić ją do życia, zarówno pod kątem społecznym, jak i kulturalnym. Jest coraz lepiej jest także z inwestycjami, także nikt już w krakowskim magistracie nie odważy się w jakiś sposób Nowej Huty lekceważyć czy pomijać. Owo zapotrzebowanie na Nową Hutę wynika stąd, że to naprawdę miasto specyficzne. To fragment filmu Stalowy Bicz w reżyserii Ireny Wolen. Po zakończeniu wojny zdominowane przez komunistów władze decydują o odbudowie i unowocześnieniu istniejących hut. W tworzeniu takich materiałów Maciejowi Szumowskiemu pomagał jego syn. Nawet nie baliśmy się, że nas ktoś pobije czy nam zrobi krzywdę, tylko baliśmy się o sprzęt. Był ogromny strach, gdy kręciliśmy film Wiosna Solidarności z tatą i z Andrzejem Jaskowskim. Martwiliśmy się tylko po prostu o sprzęt, żeby tamtego nie zabrali, bo sprzęt, kamera to była jakby forma niezależnego przekazu naszej opowieści o Polsce. Nowa Huta najdłużej trwała w oborze przeciwko stanowi wojennemu. Dziś o tym już mało kto pamięta. Im bardziej brutalna była walka z mieszkańcami pierwszego socjalistycznego miasta, tym głośniej krzyczano o porozumiewaniu się z narodem. Im bardziej stalinowskie były metody ujarzmiania ludzi Nowej Huty, tym bardziej wyszukane racje ekonomiczne, społeczne, w końcu geopolityczne. Te zdjęcia dokumentalne będą zawsze świadczyć o prawdziwych intencjach władzy i jej stalinowskim rodowodzie. Z całej Polski płyną nie tylko słowa poparcia, lecz pieniądze na fundusz dla represjonowanych. Tak wygląda solidarność, która dla władzy wciąż jest jakąś groźną abstrakcją.